Wielkimi krokami zbliża się najgorętsze elektroniczne wydarzenie na imprezowej mapie Polski. Sunrise Festival odbędzie się tradycyjnie w ostatni weekend lipca w Kołobrzegu. Sprawdźmy, kogo zobaczymy, a przede wszystkim usłyszymy pierwszego dnia tegorocznej edycji imprezy. Jak co roku zobaczymy mocną ekipę z Polski. To na przykład Dave Mezzo, który rozkręci imprezę w amfiteatrze, oraz Mikro, który wystąpi na parkingu. Za sterami amfiteatru pojawi się również Matusz, a za DJ-kę na parkingu wskoczy Tom Swoon. Kariera tego mega zdolnego 22-latka rozwija się w oszałamiającym tempie. Ma na swoim koncie kolaborację z największymi nazwiskami sceny elektronicznej, a doświadczenie, jakie zdobył grając na największych festiwalach świata, zaowocuje na pewno kolejnym świetnym setem Sunrise Festivalu. Amfiteatr to również miejsce, w którym Dirty Rush i Gregor S. ponownie połączą siły. Zaś na parkingu swój sunrise'owy debiut zaliczy zaledwie 18-letni Julian Jordan. Swoje ciężkie brzmienia na parkingu zaprezentuje również Carnage. A w amfiteatrze zobaczymy angielskie duo My Digital Enemy. Na tą samą scenę wskoczy również Tujamo. Mocna będzie także reprezentacja Holandii. W pozytywny trans publiczność zebraną na parkingu wprowadzi z całą pewnością Sander van Dorn. Miłośnicy mocniejszych dźwięków docenią również obecność Don Diablo na scenie w amfiteatrze, który zapewne znów udowodni, że dobry chaos smakuje wyśmienicie o każdej porze. Kolejnym wielkim artystą, jakiego zobaczymy pierwszego dnia w tym miejscu, będzie człowiek stojący za takimi mega hitami jak Melody czy Nieśmiertelnym Gecko. To sam Oliver Heldens. Starsi fani będą kojarzyć go z mega produkcji Put Your Hands Up for Detroit czy Let Me Think About It. Fede Legrand wielokrotnie gościł w Kołobrzegu, a w tym roku zadba o dobry klimat na parkingu. Tak, prezentuje się line-up pierwszego dnia Sunrise Festivalu 2015. Absolutnie nie może Was tam zabraknąć. Ale jeżeli nie dacie rady dotrzeć, koniecznie słuchajcie RMF Max. Będziemy dla Was transmitowali na żywo najlepsze sety tego wieczora. Do usłyszenia, do zobaczenia w Kołobrzegu. RMF Max.